Hejo, my właśnie idziemy na miejsce zbiórki i jedziemy na wycieczkę. Także dzisiaj pierwsza wycieczka przed nami. Dzisiaj będzie upalnie. Chyba się tak wiruje w kółko. Zanurzają co najwięcej 15 do 30 minut. Więc chwilę poczekamy, aż on się pojawi. Słuchajcie, sprawa. Powiedzcie mi, jak odróżnić pana od pani, jeżeli chodzi o żółwie? Jakie macie pomysły? Po ogonie, tutaj przody mówią dokładnie, słuchajcie, jak jest duży, długi ogon, tak jak panu. Wtedy mamy pana. Jeżeli ten ogon mały jest schowany pod żółwia, czyli pod muszlę, to wtedy jest to samica. Słuchajcie, na zakim to, tak jak wam powiedziałem, żółwie nie słyszą, ale tutaj oni mają bzika na punkcie ochrony tego zwierzaka. Wyobraźcie sobie, że od godziny 22 do godziny 6 rano nie wyląduje żaden samolot. Teraz podchodzi tam akurat samolot, dokładnie nad plażą Kalamaki, dziura się nazywa Crystal Beach. Tam są również gniazda żółwi i po to, żeby tych żółwi nie straszyć, mimo że one nie słyszą, czują wibracje. Dlatego są odwołane właśnie loty tych godzin. Tak. Chyba na dnie tu pływa. Tak się przesuwa, nie? No. Widzisz, pływa?
krążą w kółku. Szukamy myszka, one są pod wodą i musimy poczekać, aż wypłynie na wierzch. Musimy poczekać, aż wstanie, wiesz, bo on teraz śpi tam pod wodą i za chwilę chyba wstanie. Oliwka, patrz w tą stronę, zaraz będzie. Bo tata nie wtrzyma cię. Gdzie? Tam. Gdzie on jest? Pod wodą, zaraz otupić. Widzisz? Nie mogę patrzeć, mama. Zaraz ci mama pokaże. Słuchajcie, no ewidentnie jest to samica, tak jak to już wcześniej pewnie słyszeliście na statku obok. Tak. Samicy się nie specjalnie dokładnie ci wam pokazuję ręką, o, zanurkował. Oliwia, zobacz, i będziemy czekać, aż widzisz, teraz Oliwia? Się zbliży. Widzisz go tam pod wodą? Moi drodzy, prosiłbym, o żebyście przeszli delikatnie na drugą stronę. Będziemy się odwracać, jest. Bo mamy balans nie taki. Nie widziałam, jak mam na głowę. Zaraz wyjdzie, to zobaczysz. Będzie wypływał. Przygotowani? Oliwia, patrz tu. Strzelamy. 3, 2, 1. Przedstawiam wam żółwia kareta. Zdecydowanie samiec, dużo większy, długi, gruby ogon. Widzisz go, Oliwia? Ale super. Jest tam Oliwia, idzie do góry. No. I słuchajcie, wypływa jeszcze raz, będzie Oliwka, patrz. Między nami a drugą dużą łodzią. Tam ostatni jest. Strzał. Patrz. Wow. Widziałaś go, Oliwka? Panie, to już teraz... Jesteśmy teraz na wyspie Cameo, czyli tej wyspie ślubów. Idziemy zwiedzać i się kąpać troszeczkę. Widoki są bardzo ładne. Za chwilę pójdziemy blisko i zobaczymy. Pokażę wam widoki. Żółwie widzieliśmy. Nie wiem, czy mi się udało nagrać. Jak nie, to wam wrzucę zdjęcia, bo moje siostry bardzo ładnie zdjęcia wyszły. Coś na pewno też będziecie mieć. I nie, idę tutaj na ten widok. Pamiętaj, ładnie, Olisia? Nie. No. Też chcę tutaj zdjęcie. No czy zaraz zatrzymujemy w półguniu. Jeszcze kawałek, żeby było widać bardziej ten pomost. I wracamy już z wyspy Cameo. Zobaczyliśmy. Teraz idziemy tym słynnym mostem. Zdjęcie zrobione. Chwilę poopalaliśmy się i to już będzie koniec wycieczki. Tu jeszcze możemy iść zobaczyć za jednym żółwiem podobno. Tam jest Oliwka. Jest ciekawa żółwi, ciekawe czy jest Oliwka, jak idę do tej. I będziemy jechać na obiadek i na pas. I już powiem wam, jest wieczór, kolejny dzień. Powiem wam, że dzisiaj się zjarałam. Butelle. Widzisz butelle? Paluszki. Aha. Już jest tak kolejny, już jest wieczór. Teraz powiem wam, że dzisiaj się opaliłam i jutro, ty Oliwka, jutro kolejną wycieczkę mamy. Drugą i ostatnią. Będzie fajnie, tak? Jutro jedziemy ja na, płyniemy na... Butelle. Dobrze. Do jedzenia. Dobrze.
jedziemy na jutro na Zatokę Wraku i inne atrakcje. Dzisiaj byliśmy na Wyspie Ślubów i na żółwiach. No. Tam miało być pięć. No. Okej. Okay.